Jak sama nazwa wskazuje, dom energooszczędny zużywa mniej energii cieplnej, co wiąże się z oszczędnością kosztów ogrzewania. Można to osiągnąć, dobierając odpowiednie materiały budowlane oraz starannie izolując ściany i dach budynku. Ściany zewnętrzne w budynku mieszkalnym mogą być wykonane z różnych materiałów. Warto zwrócić uwagę na ich cechy, aby dokonać jak najlepszego wyboru. Ceramika tradycyjna to materiał twardy i mrozoodporny. Jest jednak ciężki i ma niską izolacyjność cieplną. Ceramika poryzowana jest lżejsza i ma większą izolacyjność cieplną. Jest za to mniej wytrzymała i mniej odporna na mróz. Beton komórkowy cechuje się dobrą izolacyjnością cieplną, ale jest mało odporny na wilgoć i mróz. Słabo tłumi hałas. Bloczki silikatowe są mrozoodporne i paroprzepuszczalne. Dzięki czemu nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnątrz budynku. W efekcie są nawet grzybobójcze. Nie posiadają natomiast dobrych parametrów termoizolacyjnych. Bloczki keramzytowe posiadają dobrą izolacyjność cieplną, dość dużą wytrzymałość oraz dobrą paroprzepuszczalność i mrozoodporność. W budownictwie energooszczędnym i pasywnym ważnym elementem jest odpowiednie ocieplenie ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowane materiały izolacyjne to styropian, produkowany w formie płyt o różnej grubości, i wełna mineralna, która występuje w postaci płyt miękkich, półtwardych i twardych, a także jako maty, filce i granulaty. Oba materiały mają dobre właściwości termoizolacyjne. Styropian jest tańszy i łatwiejszy w użyciu. Koszty ocieplenia wełną mineralną są wyższe. Jednak w przeciwieństwie do styropianu, wełna mineralna jest odporna na wysokie temperatury i ogień. Wybierając materiał izolacyjny należy zwrócić uwagę na dane podawane przez producenta, a przede wszystkim na nazwę produktu, która kryje w sobie wiele informacji. Na przykład w nazwie EPS-70040 fasada podłoga dach, EPS-70 oznacza typ wyrobu. 70 poziom naprężeń ściskających w kilopaskalach, a 0,40 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, który w tym przykładzie wynosi 400 W na metr Kelvin. Przypomnijmy, że współczynnik przewodzenia ciepła, lambda określa zdolność materiału do przewodzenia ciepła. Im niższy współczynnik przewodzenia, tym lepsza izolacja. Przy określaniu własności cieplnych przegród budowlanych, w tym ścian, stosuje się współczynnik przenikania ciepła U, który określa strumień ciepła przenikającego przez przegrodę. Zgodnie z polskimi przepisami, współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż setnych W na metr kwadratowy kelwin. Przykładowo Współczynnik U dla ściany jednowarstwowej o grubości 25 cm, obustronnie otynkowanej, wynosi od 1,2 do 1,93 W na m2 Kelvin, w zależności od rodzaju ściany. Stosując 15-cm ocieplenia ze styropianu, osiągniemy wymagany przez prawo współczynnik przenikania ciepła poniżej 25 W na m2 Kelvin. Jeżeli zwiększymy grubość izolacji do 20 cm, wypełnimy standardy budynku energooszczędnego w tym zakresie. W domach energooszczędnych i pasywnych należy też zwrócić uwagę na konstrukcję dachu. Lepiej unikać dachów o skomplikowanej formie. Najlepiej sprawdzi się najprostszy dach jednospadowy lub dwuspadowy. Łatwiej go wykonać i ocieplić, a jeśli zechcemy, łatwiej także zamontować kolektory słoneczne. Aby dobrze spełniać swoją funkcję, dach musi zostać ocieplony. Grubość izolacji cieplnej w pokryciu dachowym powinna wynosić około 30 cm. Polskie prawo wymaga, aby współczynnik przenikania ciepła dla dachów w nowo wybudowanych budynkach wynosił nie więcej niż 0,2 W na m2 K. Przy wykonywaniu izolacji cieplnej musimy mieć na uwadze jakość wykonania. Ocieplenie musi zostać szczelnie ułożone, aby wyeliminować mostki termiczne, przez które może uciekać ciepło. Dobrze wykonane ocieplenie dachu i ścian gwarantuje energooszczędność całego budynku.